Witajcie. No, witam serdecznie. Witam Was z Królestwa Reni, tak jak ona zawsze podkreśla, że tutaj najlepiej się czuje. Dziś jeszcze mam możliwość po raz kolejny podzielić się z Wami swoim sprawdzonym przepisem, aczkolwiek nie wykonuję go często. Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować keks. Zbliżają się święta, więc można go odpowiednio wcześniej przygotować. W przepisie jest napisane, że możemy go wykonać odpowiednio wcześniej, żeby nabrał mocy. Im dłużej, tym bardziej przychodzi tymi swoimi smakami, zapachami i tak dalej. Więc dzisiaj chciałbym Was zaprosić na keks. Co będziemy potrzebowali według tego przepisu? Mąka. 30 dekagramów mąki, o ile dobrze pamiętam. 20 dekagramów cukru. W przepisie jest cukier, puder, niemniej jednak ja stosuję zwykły kryształ. Też dobrze mi się sprawdza. 15 dekagramów masła, czyli niecała kostka. Łyżeczka proszku do pieczenia. Tutaj jest cukier waniliowy. Czyli cały cukier waniliowy tutaj. Czyli mówisz jedno opakowanie, tak? Jedno opakowanie, w Twoim przypadku będzie to około łyżeczki, tak? Łyżki. Łyżki, dobrze, tutaj. Tak. I bakalie. Bakalie, no różnie, co tam macie. Ja też za każdym razem stosuję co innego. Dziś mam suszone śliwki, mam orzechy włoskie. To jest po 100 gramów wszystkiego. I żurawinę. Bardzo fajnie mi się sprawdza właśnie żurawinka. Ja sobie właśnie skubnę. Na zdrowie, smacznego. Rodzynki i tutaj mamy jeszcze orzechy laskowe, które też będę starał się pokroić na mniejsze kawałeczki, żeby to się fajnie tutaj później połączyło z tym ciastem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli teraz co? Przechodzisz już w końcu do krojenia, tak? Wiesz co, chyba zrobię najpierw ciasto. A, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, zapomniałem powiedzieć o najważniejszym, o jajkach. Jajek powinno być 5. Gdy są mniejsze, możecie dać troszeczkę więcej. Jajek nigdy za wiele, jak to mówią. Więc zapomniałem jeszcze dodać o jajkach. Więc tutaj będę teraz wsypię sobie proszek do pieczenia, odpowiednią porcję masła, zacznę to mieszać, dodam jajeczka, także to wszystko będę łączył na jedną, jednolitą masę. Czyli za chwileczkę dalej będziesz to tłumaczył, co i jak. Tak, nie? Tak. No teraz no... Pauza. Pauza, tak. Muszę się przygotować. I witajcie ponownie. Jajka mam wbite. Nie pokazywałem, jak wbijam jajka, bo niestety, ale to nie jest miły widok, przyjemny widok. Więc do jajeczek dorzucam cukier. I zaraz będę sobie... Wezmę tylko wałeczek. O, to jest najlepszy sprzęt do wszystkiego. Żaden mikser... Zwłaszcza przyłożyć. Żaden mikser tego... nie da co. Właśnie taki wałek. Ja jestem tradycjonalistą. Dobra, hałasuje strasznie. Teraz sobie odmierzę tak mniej więcej, skoro to jest 200-gramowa kostka masła, więc sobie odmierzę masełka. Może z tym wezmę. Rzucę masełko. Musi być miękkie. Ja je za mocno tutaj podgrzałem, już się zaczęło klarować. Dobra. Wiem, pani gospodyni, robię to niezgrabnie. Wiem o tym. Ja nic takiego nie powiedziałam. Tutaj nie mów czegoś, czego ja tutaj nie wypowiadam. Ale powiem ci szczerze, póki co nie wygląda to zachęcająco, ale wbrew pozorom później zacznie smakować. Dobra, nie będziemy pokazywać, jak ucieram, bo hałasuje strasznie. No jak się uciera, to i hałasuje. No taka jest rola tutaj tego, taka kolej rzeczy. No jesteśmy w trakcie wyrabiania, ucierania ciasta. Jeszcze chcę przypomnieć, że dodałem łyżeczkę proszku do pieczenia oraz łyżkę tutaj według zaleceń gospodyni, łyżkę cukru waniliowego. Znaczy no nie zaleceń, tylko jest przelicznik, że torebka cukru waniliowego odpowiada łyżce stołowej. Korzystając z Twojego doświadczenia, bo masz wysypany luzem ten cukier, zresztą na swoich filmach też często o tym mówisz. Znaczy luzem z tego względu, że kupuję w opakowaniach kilogramowych i nawet 5-kilogramowych. No to dużo tego robisz, więc tak. W takich torebkach to po prostu byłoby nieekonomiczne. No więc tutaj już ciasto nabiera mocy. Nie wiem, czujesz coś? Czuję zapach już.
No, tutaj masełko, cukier waniliowy. Znaczy właśnie jest taki intensywny zapach cukru waniliowego. Zresztą uwielbiam zapach cukru waniliowego. I lubię też dodawać cukier waniliowy, co często jest widoczne w moich przepisach, jeżeli chodzi o kompoty. Tak. No ja chyba musiałbym teraz usiąść i tak jak zawsze to robić, postawić sobie na nogach i utrzeć do końca to ciasto. A to może później. Bo ten stół jest taki trochę niski, on jest bardzo niski. Nie, wiesz, zobacz, to ciasto już zaczyna bulbony puszczać. Ciasto jest gęste. Generalnie ciasto na keks jest gęste, prawda? Bo tu nie ma żadnego... Ale tutaj wracając do tematu, stół jest faktycznie niski, bo moja mama jest osobą niską. I część prac kuchennych, jak ma ochotę i zdrowie, to wykonuje ona. I stół musi być... pod nią, no niestety dla mnie jest on za niski, ale mam blat kuchenny tam na meblach, także jest wilk syty i owca cała. Mamusia ma stół, ja mam blat. Można się dogadać, prawda? Tak. Ty bierzesz prawą stronę, znaczy lewą stronę, mama bierze prawą stronę. I tyle. No i tutaj ważną rzeczą, żeby to dobrze wymieszać, bo jak wrzucimy te bakalie, to wszystko, to po prostu wtedy już tylko wymieszać i do foremki. W międzyczasie, słuchajcie, trzeba włączyć piekarnik. Ustawiamy go na 170 stopni. Najlepiej, gdyby był z funkcją góra-dół. Niech nam się grzeje, bo wstawić musimy do rozgrzanego piekarnika na około godzinę. Ale to o wszystkim powiem w trakcie. Muszę się przyznać do czegoś. Tutaj dziękuję Reni za pomoc, bo ja już poszedłem po robot kuchenny, żeby sobie troszkę orzechy roznieść, rozdrobnić. Przychodzę z maszyną, a ona mówi, słuchaj, ja już pokroiłam większość, więc no tutaj muszę przyznać wyższość i rację. Jest bardziej doświadczoną gospodynią, zresztą to twoje królestwo w końcu, więc dobra, okej. Okay. Ale reasumując, pokroiłem sobie śliwki w takie mniejsze kawałeczki, żurawinki nie kroję. Fajna, później w keksie jest takie większe kawałki, ma fajny smak. Orzechów też można troszeczkę pokruszyć ręką, ale one fajnie pod wpływem temperatury, fajnie się tak łączą z ciastem. No te orzechy laskowe są twardsze. I rodzynek też uważam, że nie trzeba też kroić na mniejsze kawałki. Generalnie tych bakali powinno być około 30-40 deko. Wiadomo, że im więcej, tym lepiej. Ale też nie możemy przesadzić, prawda? Zgadzi się ze mną, pani gospodyniu? Ja bakali lubię, także tutaj jak przesadzisz, to nie będzie problemu. Generalnie tak, nie może być bakali za dużo w stosunku do ciasta, bo niestety ono siądzie. No, może siądzie to nie, bo no to tutaj za bardzo nie rośnie, ale no też nie można przesadzić, bo musi coś skleić te nasze bakalie. A powiedz, a jakie są twoje doświadczenia z keksem? Nie piekę keksa. Nie pieczysz keksa. To jest najprostsze ciasto, dlatego ja na taki minimalizm idzie. Jest bardzo słodkie, podoba mi się, smakuje. Ja piekę ciasto bakaliowe, całkiem inne, typowego keksa nie, ale robię właśnie takie ciasto ucierane. Być może to jest nawet podobne do twojego, bo składniki idą mniej więcej takie same, różnią się, bo ja dodaję jeszcze alkohol, tylko no mówię na bogato, tak, oczywiście u mnie idzie miód pitny, a jednak te orzechy rozdrabniasz. No troszkę tak, ale nie chcę ich kroić na takie drobniejsze kawałki. No zgadza kawałki. Się, ale jednak rozdrobnić widzę troszkę tak przegniotę, trzeba. No jak są większe, to troszeczkę rozgniotę. Później są takie niespodzianki w cieście. Mówię, one pod wpływem temperatury tak skruszeją. Mm-hmm. Połączą się z ciastem. Ja lubię właśnie orzechy w cieście. Orzechy włoskie oczywiście, bo laskowe niestety one nie będą tak miękkie. A ja dla odmiany lubię orzechy w karmelu. Są przepyszne. Słuchaj, ja już tutaj widzę różnicę między nami. Mówię tu o kuchni na przykład, że no ty lubisz takie bardziej dopieszczone te rzeczy, bardziej złożone. Ja niekoniecznie, jestem, właśnie ja nie. Prosty. Nie. I tutaj teraz masz złe obserwacje. Tak. Lubię bardziej proste. Na przykład chociażby, no zresztą ja za słodyczami
no nie przepadam za bardzo, ale jeżeli mają to być to proste, zwykłe, bez jakichś tam kombinowań, czy tak jak ciastka można dzisiaj kupić w sklepach, nie lubię tych takich wymyślnych z masami, nie wiadomo czym. Najsmaczniejsze ciastka są zwykłe, kruche, posypane cukrem, także nie lubię, czy nawet ciasta, piekę różne, ale no to tutaj już piekę bardziej pod gust klientów, ale jeżeli ja mam wybierać, to lubię najbardziej co? No jabłecznik i ciasto takie zwykłe, kruche, nieraz jak robię gdzieś tam kruszonkę czy coś, rzucę sobie z boku i później to chrupię. Także prostota totalna. Pani gospodyni, ja mówiłem tutaj o twojej kuchni. Reniu, żadna pani gospodyni, dobrze, pani bo gospodyni, fakultetów takich jeszcze raz, nie mam. Jeszcze raz zapytam, czy posiadasz coś takiego jak koksówkę, blachę? Tak. Czyli jesteśmy w domu. Tak. Tyle, bo już na finiszu piekarnik się właściwie nagrzał. A ty jeszcze raz za tą panią gospodynią, gospodynię, to przekonasz się o innym użyciu tego wałka. Póki co ja, to jest w moim posiadaniu, więc ja ci go nie oddam. Zobacz. Mam drugi. Czyli tu jest taki bilans. Tyle, co powinno być. Ciasta, bakali, więc po raz kolejny udało mi się. Widzisz? Udało mi się. Jeszcze to trzeba wymieszać, dobrze? Ale właśnie nie może być za mało. A ja ze słowem udało mi się poczekam do efektu finalnego, jak wyciągniemy z piekarnika. Wiesz, że ten keks jest dopiero po wystygnięciu dobry i najlepiej tak czwarty, piąty dzień. Poczekamy. Będziecie czekać. Poczekamy. No to słuchaj, no ja cię zostawię z tym wszystkim i powiem smacznego. No i mała zmiana ról. Gdy Renia zobaczyła, jak ja się biorę do tej blachy, powiedziała, skończ właśnie, wstydu oszczędź. Nie, ty powiedz, że ty mi po prostu zleciłeś to. O. Dobrze, za chwilę oddzwonię. Tutaj teraz przełożymy ciasto. Dobra. No ja muszę cię podpatrzeć, jak ty to robisz, bo już na filmie jest zupełnie inaczej, jak tutaj w realu. No tak. O. Całkiem inaczej nie, to no, wygląda. Widać, że ciasto jest gęste. Konsystencja jest prawidłowa. Gdyby było te pół jajeczka więcej... Pół jajeczka? Ciekawe, jak ty byś podzielił te pół jajko znaczy, na pół. W tym kontekście, że większe jajeczka, co dałoby w sumie... Pół jajeczka więcej, no tylko... A pytałam się, czy dołożyć jeszcze jedno. Stwierdził maestro, że wystarczy. Nie, jest ale są śmiech śmiechem, tak. No ale zobacz. Jest okej. Okay. Zobacz, jak ty to pięknie zrobiłaś. No ja bym w życiu tak nie zrobił, więc... Zrobiłbyś. No teraz już wiem jak. Zrobiłbyś. Teraz już wiem jak. O. No super. Pięknie wygłaskane. Powiem tak, pięknie zrobione. Tak... No. Jest idealnie. No i teraz no, słucham. To coś do oblizywania. Mamusie. Moja mama zawsze mówiła, nie oblizuj pałki, bo my na to pałkę będziesz miała męża łysego. Oblizywałam, męża łysego nie mam, ale brata już tak. To widzisz, to jednak po rodzinie zostało. Za to sobie obliżę. Ale nie na wizji. No dobra, to teraz musimy wstawić. Pani gospodyni, dobra. Reniu, przepraszam, bo zagalopowałam się. Tu. Już się nagrzało? Już się nagrzało. Gdzie ty sprawdzasz to nagrzanie tak a propos? No patrzę się. No i od patrzenia stwierdzisz, czy się nagrzało, tak? No nie wiem, tu się świeci kontrolka. Ja nie znam się na twojej kuchni. Nagrzało się. Dobra, to komisyjnie pokazujemy na środkowy ruszt. Wkładamy. Może troszeczkę dalej na środkowy. Nie ma znaczenia dalej, czy to. O. Jest okej. Okay. I teraz czekamy godzinę. Cierpliwie godzinkę zobaczymy. Także widzimy się za godzinę, może troszkę więcej. Właśnie ja tutaj może zacznę. Proszę. Bo wstawiłam film z naszego dzisiejszego spaceru i ktoś w komentarzu napisał: Krzysiu, jak tam keks? A właśnie ja odpisałam, że jeszcze stygnie. Właśnie się chyba doczekam tego keksa. O, okej. Okay. Odstawię. Tak. No, sam jestem ciekawy, co z tego wyszło. Barwa śliczna, bardzo ładnie wypieczone. Oczywiście nie powinno się tego na ciepło kroić, ale...
No ale na ciepło najlepiej smakuje. Na potrzeby przynajmniej filmu. Przynajmniej chleb i bułki. Na potrzeby filmu. Zobaczymy, co to jest. Jeszcze się rozwala. Ale już jest. Bardzo ładnie w środku wyszedł. Ale jak on pachnie. O, czekaj, bo kamera zaparowała. Ktoś do ciebie dzwoni. Wyłączył, słuchajcie, telefon. Wyciszył, bo chciał tutaj dograć końcówkę. I mówi, wyciszę telefon, żeby nikt nie dzwonił. To zaczął mu buczeć. No, tak to wygląda. Nie ma kolorków, bo tutaj żadnych takich... Nie, jest naprawdę idealnie wyszło, przynajmniej dodatków moim zdaniem. Dodatków keksowych nie dodawałem. Wszystko to raczej takie naturalne. Żadnych takich barwionych, skórek kandyzowanych i tak dalej. To pięknie wygląda barwnie, wizualnie, ale generalnie no, tamte barwniki, nie wiem, czy to jest do końca zdrowe, więc tutaj poszło takim właściwie... Ale dzisiaj już nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Ja to często powtarzam, bo jak robię jakiś przepis, zawsze znajdzie się ktoś, komu coś nie pasuje, ale nie wierzę. Jeżeli ktoś zarzuci mi, że woreczek użyłam czy coś, nie wierzę, że ta osoba w 100% używa wszystko naturalnie. Po prostu się nie da. Jeżeli nie użyje woreczka, to użyje sztućca, nie odpo... Teraz mój dzwoni. No to jest jakaś zmowa. Nie, no generalnie słuchaj, poszły naturalne składniki, tutaj ta mieszanka keksowa poszła naturalnie, to co widzieliście, wszystko było użyte i tak dalej. No może, może to nie wygląda wizualnie zachęcająco. Jest okej, okay. Już tutaj jest, się nie tłumacz, jest, bo jest naprawdę okej. Okay. Smak jest dobry, więc no tutaj... Spacer był udany, keks wyszedł. Też wyśmienity. No i cóż, no... On musi teraz poleżakować, najlepiej... Ja zdążę mu poleżakować. Tak, tak. No zobaczymy, zobaczymy. Będzie tak jak z tą grochówką, której był gar i miała być na 3 dni, a rano się wstało i okazało się, że pół gara nie ma. Słuchaj, bo ona była wodnista, miała być zagęszczona, gęsta, wyszła wodnista i wyparowało to wszystko. Tak, wyparowało tak, przez naturalny, noc. Naturalny proces parowania, no. Jasne, dobra, tak. Słuchaj. Słuchajcie, dobrnęliśmy do końca, można w prosty sposób, łatwo, to takie chyba męskie ciasto, bo nie trzeba tu za specjalnie jakichś dużych umiejętności posiadać, żeby sobie zrobić, no tutaj pomoc twoja była w żadna. Przygotowaniu blachy. Blaszkę tylko wyłożyłam. No także pozostaje tylko życzyć smacznego, no mam nadzieję, że jeszcze jakieś tam przepisy uda, takie słodkie uda mi się coś tutaj zaproponować wam na moim kanale. Także dzisiaj z tego miejsca życzę wam smacznego, no i takiej frajdy z obecności w kuchni, tak? No. Też mi zabrakło tego słowa, takiej obecności. Ja wiem, już tutaj czekają. Już tu się oczami. Przeżycia degustacji. Już się oczami. O, tu jest takim głównym degustatorem. No nie odważyłbym się. Pamiętasz? Ale to ty tak de facto tą gruchówkę wciągnąłeś do rana. Półgarczka. A pamiętasz gofry? Jak rano tak nie śmiał. Są jeszcze gofry. Zostało jeszcze trochę. To za pierwszym razem wypiekłem. To nie były te tutaj uciekające, tylko to za pierwszym razem Bo ty chciałeś dograć rano tą końcówkę. Ja ci jednak dobrze radziłam. Dograj teraz, bo rano już możesz nie mieć co musiałbym dograć. Rano piec drugą blaszkę. Musiałbyś improwizować. No. Dobra, tak czy inaczej kończymy. Także no, tu ktoś może pomyśli, że zabieramy się do degustacji. No ja poczekam, chociaż się zaraz ten mały kawałek sobie zostawię na jutro, także dziękuję wam, pozdrawiam serdecznie. To będzie szczyka, choć przeżyje. I nie da się rozstać. Czyli już tutaj Edziu swój udział zaproponował, mimochodem będzie zaproponował. I jak Edziu do rana przyszyje, i powie tak, szukałem tych orzeszków, moich orzeszków, tym nie znalazłem. Czekaj, ty tutaj po wizji zaraz dostaniesz za te orzeszki. No. Dobra, trzymajcie uciekamy. Się. Pozdrawiam. Do następnego. Do następnego. No i degustacja. No. Tutaj rodzice przyszli. A coż to takiego tutaj jest? Keksik. Zobaczcie, jaka mamusia jest. A kto to upiekł? My we dwoje.
Tak? Nie, on piekł. On... Ja tylko kamerowałam. A przeżyje do rana? No, jak nie myślę, przeżyjesz, tak. To doleżysz. Jak tam dziadek, dobry? Na ostatnie wieczorze się nie nadaje. Nie? Bo za dobre, za dobre. Za dobre. Dobry. Nie, no może ukrojenie. A proszę bardzo. Edziu przed chwilą tutaj przyszedł, brał kawałek, a dziadek, to mój kawałek. Oj, 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 no to jeszcze próbujemy. Nie, no jeszcze ciepło, więc on się tak trzeci, czwarty dzień. Dobre, dobre, bardzo dobre. Oho, ho, jakie pyszne. To ty jutro nie jedziesz do domu. Zostajesz jeszcze piec dwa keksy. O. O. To jeszcze dzisiaj może upiec. W niedzielę się nie wyjeżdża. Chciałam ci powiedzieć. Od gości. To jeszcze jutro możesz upiec. W poniedziałek jedziesz do domu. Jutro to może jakiś mokowiec byśmy ukręcili. Teraz do widzów. Widzowie, zostaje Krzyś jeszcze jeden dzień, czy jedzie? Ja już tu widzę te komentarze. Masz zostać. I nie ma dwóch zdań. Siedzisz na tyłku i koniec. Zostaje i piecze keksy. Dobre, dobre. Ale dobre, piecze keksy i zamrażamy na święta. Nie no, keksik to może poleżeć tydzień spokojnie. Ale, no to właśnie ale pyszne. Jutro robimy produkcję hurtową keksów. To ale, by było bezcenne. No, ale pyszny, no naprawdę trzeba... A ja myślałam, że tylko włosy mi dobrze wyszły. Ale jutro jest pierwsza niedziela Adwentu. Pierwsza niedziela i jutro idziemy do kościoła. Właśnie, no. Trzeba iść do kościoła, idę, a nie idę. Jechać samochodem. Idę do kościoła jutro. Ale muszę teraz cię pochwalić. Tak. I to mi się podoba. Dziękuję Pani Aniołku. Ale bardzo z Pani ust takiej doświadczonej gospodyni tak, takie słowa. Tak, bardzo to... dobry. Pan Andrzeja aż zatkało. Nic nie mówi. No ale dobrze, to... smakuje mi to, co będę no ja dziękuję, że ale pyszne. Będę chwalił za darmo. Tutaj co jak co. Ale wiesz, jest... to i taki na ciepło, bardzo dobry. Tata, on tak... Można powiedzieć, jest smakoszem ciast, on tam byle czego nie ruszy i tu nie jest to, żeby gdzieś tam wychwalać, je mało ciasta, ale dobre. Ze względu na cukrzycę. Ale jak widzicie, cukrzycy teraz nie ma. Opierniczy. Dzisiaj ma słaby cukier, to może zjeść. No. Słaby cukier? Dzisiaj no to słaby. Trzeba podnieść. No właśnie. No. Dadaś, bierz. No ja... nie, już dosyć, zjadłem. Zjadłem trochę i no dosyć. No bo mi bardzo smakuje, ale wiesz co, że no szkoda o tej porze, ale nie popuszczę. Edziu, jak tam tobie smakuje? Nie ma Edzia, nie ma. Jemy. Edziu teraz bitwę rozgrywa, także cicho, nie wolno przeszkadzać, bo tam się toczy bitwa morska. Nie no, sam ze sobą. Podejść czy nie podejść? O to jest pytanie. Tak. Czy coś ale... dla mnie jeszcze zostanie? Ale pyszny. Jak to mówią, kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. Ale widzisz, pół jajeczka mogło być więcej. To od tej naszej liliputki. Tak. Można jajko nawet na cztery za jednego ministra było mówione. Gdzie jajko? Głoszone, no gdzie jajko na całą rodzinę, jedno. Ale pyszny, no naprawdę. Krasiński chyba był, czy ktoś to taki. Nie pamiętam, ale bajki. To nie za naszych ale kursów. Muszę powiedzieć dla żartów, sąsiadka będzie się oblizywać. Pozdrawiamy sąsiadkę. Pani Sabinko, pozdrawiamy teraz. Nie, ale wiecie co? Tu oficjalnie mówimy, jutro pieczemy keksa dla pani Sabinki. Pani Sabinka lubi ciasta. I tak przez płot. To słuchaj, to musimy tak specjalnie, ja będę tylko w prawą stronę mieszał. Już nie będę na lewo i na prawo, tylko w jedną a stronę. A Luda chcesz, ale no. Dla pani Sabinki keks ma być. No, dobrze. No. Dziękuję. Dobra. Nie, zostawimy jeszcze tego kawałek dla pani Sabinki zimnego. A następne jutro będziemy piec. No, to na razie. Dziękuję. Bardzo dobry.